Dobry wieczór. Jeśli pozwolicie, będę się do was zwracała jak do przyjaciół, za których was uważam. Mam bujną wyobraźnię. Widzę każdego z was. Pana, panią, dziewczynę, młodą kobietę i młodzieńca. Wszyscy są moimi przyjaciółmi, którym zaufam i otworzę się przed nimi. Każdemu z nas dobrze robi, gdy od czasu do czasu wyzna, co naprawdę myśli. Ostatnie dni Edith Piaf. Scenariusz i reżyseria? Nie, niczego nie żałuję. Żadnych zdarzeń, ponieważ dzięki nim zdobyłam doświadczenie. Teraz potrafię wyrazić siebie, doznać każdego uczucia. Wiele przeżyłam i wiem, o czym mówię. A kiedy otrzemy się o śmierć, pozwólcie, że użyję tego słowa, bo nie można go zastąpić innym. Doceniamy wszystko, co mamy, a czego nie ceniliśmy wcześniej. Chcielibyśmy tylko cofnąć czas, żeby w pełni to wykorzystać. Słuchajcie uważnie. Niczego nie żałuję. Jej postać otacza niezwykła legenda i dlatego jest wyjątkowym zjawiskiem w świecie piosenki. Nie podejmujesz decyzji, że zaśpiewasz niczego nie żałuję, a potem znikniesz. To dar Boży albo przeznaczenie. Nazwa zależy od twoich przekonań. Jednak sam o tym nie decydujesz. Ona też nie dokonała wyboru. Nie powiedziała, umrę, ta piosenka będzie moim testamentem. Tak się po prostu stało. Nie było zaplanowane. Edith Piaf est mort. Wcześniej rozchodziły się nieprawdziwe pogłoski o jej śmierci. Tym razem to była smutna prawda. 14 października 1963 roku blisko 400 tysięcy ludzi zebrało się między Boulevard Lannes, gdzie mieszkała Edith Piaf, i cmentarzem Père Lachaise, na którym miała spocząć. Ludzie czekali godzinami, żeby na sekundę stanąć przed jej trumną. Na ulicę wyległ cały Paryż. To był pogrzeb narodowy. Tłum szczelnie wypełniał Boulevard Lannes. Wszędzie stali policjanci i ochroniarze. Było jedno wejście przez ogród i wielu udało się wejść. Trumnę ustawiliśmy w bibliotece. To był dobry pomysł. Żałobnicy przechodzili przed trumną. Dla niektórych uchylałam wieko, żeby po raz ostatni popatrzyli na Edith. Zrobiłam to dla nielicznych. Przed rozstawionymi policjantami i gęstym tłumem pojawił się kondukt pogrzebowy w orszaku samochodów wiozących jej przyjaciół i bliskich. Procesja zdążająca na cmentarz Père Lachaise była niesamowita. Prefekt Paryża spisał się na medal. Nakazał zatrzymanie ruchu ulicznego. Całą drogę z domu przy Boulevard Lannes na cmentarz pokonaliśmy ani razu się nie zatrzymując. Wszystko zostało doskonale zorganizowane. Policjanci kierowali ruchem. Coś niewiarygodnego. Wszędzie na chodnikach stali ludzie. To było naprawdę niezwykłe. Kondukt podążył w stronę grobu. W tłumie zapadła cisza. Cztery samochody wypełnione kwiatami i wspaniałymi wieńcami. Musiałem walczyć o miejsce. Nie wystarczyło powiedzieć: znałem Edith. Wszyscy to powtarzali.
Te ujęcia mogą szokować. Takie wrażenie wywarła na nas dzisiejsza ceremonia. Przed drzwiami domu Piaf zebrało się 40 tysięcy ludzi, którzy chcieli jej towarzyszyć w ostatniej drodze. Byli niecierpliwi i nieposłuszni. Zachowywali się niegodnie i szybko przerwali kordon policji. To było okropne. Ludzie wchodzili na groby, wspinali się na drzewa. Nie wiem, co chcieli zobaczyć. Sławne osoby? Najbardziej zdumiewało zachowanie mieszkańców stolicy, a przecież przyszli pochować kogoś bliskiego. Piaf była paryżanką i Paryż złożył jej hołd. Dlaczego przedwcześnie zmarła w wieku 47 lat? Postanowiła zakończyć życie, bo wzięła na siebie zbyt wiele. Przecież napisała: umrę, jeśli nie będę śpiewać. Szalony wyścig ze śmiercią rozpoczął się we wrześniu 1960 roku. Piaf zachorowała. Lekarze zabronili jej występów i ostrzegli: umrzesz, jeśli nie przestaniesz. Kompozytor Charles Dumont nie lubił Piaf. Publicznie go upokorzyła, nazywając nędznym śpiewakiem. Nawet u schyłku kariery Piaf cieszyła się popularnością. Każda jej piosenka była przebojem. Dumont nie należał do jej dworu. Marzył, aby legenda sceny zaśpiewała chociaż jeden jego utwór. Mój przyjaciel Michel Vauquer, mąż Cory, napisał teksty wielu przebojów. Zadzwoniłem do niego i powiedziałem: zapraszam cię serdecznie, skomponowałem utwór, który chciałbym ci zagrać. Wówczas nie mieliśmy takich ułatwień technicznych, które teraz są dostępne, i trzeba było mieć instrument. Przyszedł, zagrałem melodię i spytałem, czy chciałby do niej napisać tekst. Zgodził się bardzo chętnie, wrócił do domu. Po kilku dniach zadzwonił, mówiąc, że znalazł pomysł do mojej melodii. Ponieważ na początku umieściłeś powtarzający się dźwięk, postanowiłem dać w tym miejscu słowa: nie, niczego nie żałuję. Przysięgam na wszystkie świętości, że powiedziałem: to kiepski pomysł, wcale mi się nie podoba. Ale Michel posunął się jeszcze dalej i stwierdził: nie martw się, to będzie świetny tytuł i wymarzona piosenka dla Edith Piaf. Zawołałem: błagam cię, wybierz kogo zechcesz. Zrobię dla ciebie wszystko, tylko nie Piaf. To niemożliwe. Królowa piosenki wielokrotnie przekładała termin. Wreszcie 5 października 1960 roku doszło do spotkania. Piaf czuła się lepiej i postanowiła wysłuchać piosenki. Do salonu prowadziły przeszklone drzwi. Otworzyły się. Weszła ubrana w niebieski szlafrok i różowe kapcie. Stawiała drobne kroczki. Leki sprawiły, że wypadały jej włosy i dlatego miała je krótko ostrzyżone. Przydreptała do fortepianu i powiedziała: może zagrasz? Zwróciła się do Michela Vauquer, zupełnie mnie ignorując. Podeszliśmy do instrumentu. Rzuciła: rób swoje. Więc zacząłem grać. Słuchała w milczeniu. Potem poprosiła, żebym zagrał jeszcze raz. Tym razem gniewnie waliłem w klawisze, bo cała sytuacja mnie zirytowała. I stało się coś niezwykłego. Teraz wspominam to ze wzruszeniem. Spytała: naprawdę to napisałeś?
Tak, proszę pani. Młody człowieku, stworzyłeś piosenkę, która dotrze na krańce świata. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je croyais pas trop. Nie wierzyłem, że nagle szczęście się do mnie uśmiechnęło. Miałem prawo do niepokoju. Następnego dnia u wydawcy spotkałem bardzo utalentowanego i sławnego kolegę. Spytał, czemu jesteś tak zadowolony? Cieszę się, bo Piaf wzięła moją piosenkę. Odparł, masz pecha, nie zaśpiewa jej. Straciła pamięć i głos. Już nigdy nie wystąpi. Et que donc elle ne rechanterait plus. Et je me demande si... Zastanawiam się, czy kiedy jesteśmy najbardziej zgnębieni, najsilniej doświadczamy szczęścia. Dzięki cierpieniu można wszystko docenić. Za prawdziwe szczęście płaci się własną duszą. Była niezwykle dzielna. Ledwie chodziła, ale próbowała sama spacerować po ogrodzie. Na początku to było bardzo smutne. To zdjęcie zrobiono tam, gdzie przechodziła rekonwalescencję po zapaleniu trzustki. Miała twarz brązowo-zieloną. Działo się to, zanim trafiła na piosenkę Niczego nie żałuję. To było w tym okresie. Widzicie, w jakim jest stanie. 3 miesiące później śpiewała w Olimpii. Nie minęły nawet 3 miesiące. To był już październik. Premiera w Olimpii była pod koniec grudnia. Piaf chce śpiewać piosenkę Dumont. Urodziła się w slumsach, wychowała w domu publicznym. Doświadczyła sławy i upadku. Jesienią 1960 roku traciła siły. Od roku nie występowała. Rozeszły się pogłoski, że Olimpia bankrutuje, a dyrektor zwolni pracowników. Na przełomie października i listopada do Piaf przyszedł Bruno Cocatrix. Błagał, musisz mi pomóc, Olimpia ma kłopoty, bez ciebie będę zrujnowany. Odparła, masz szczęście, znalazłam piosenkę, którą chcę zaśpiewać. Powrócę z nią do Olimpii. Ilekroć widzimy panią na scenie, jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Skąd pochodzi siła i odwaga, dzięki którym pokonuje pani największe trudności? To wiara we wszystko. W szczęście? Wierzę i już. W przeznaczenie? Nie. Uważam, że dostajemy to, o czym marzymy. Potrafimy także wyjść z największych kłopotów. Chorując, nie myśli pani, że dotarła do kresu i już nic nie można zrobić? W chorobie łatwo upaść na duchu. Czasem ogarnia mnie przygnębienie, ale szybko się otrząsam i powtarzam, że z tej opresji też wyjdę. Gdy oświadczyła, że wraca na scenę, napisały o tym wszystkie gazety. Dziś wieczorem po raz pierwszy usłyszymy jej nową piosenkę. Zaśpiewała Niczego nie żałuję i następnego dnia we wszystkich sklepach muzycznych wykupiono jej płyty. Fabryki pracowały w nocy, żeby zrealizować zamówienia. W tamtych czasach nie sprzedawano tak dużo płyt jak dziś. W miesiąc kupiono 200, może 300 tysięcy, czyli bardzo dużo. Jeżeli udawało ci się sprzedać 25 tysięcy, byłeś gwiazdą. Do premiery w Olimpii 29 grudnia pozostało 9 tygodni. Mało czasu na przygotowania. Piaf rzuciła się w wir pracy. Nie słuchała rad lekarzy i przyjaciół. Próby przeciągały się czasem do 6 rano.
Zjawiła się w Olimpii w nie najlepszej formie. Wyglądała ładnie, bo o siebie dbała. Emanowała niezwykłą siłą, która nie miała charakteru fizycznego. To była moc innego rodzaju. Na widowni siedzieli Duke Ellington, Marlena Dietrich, Pierre Cardin, cała paryska śmietanka. Każdy, kto zdobył bilet lub dostał zaproszenie. Widziałem Paula Newmana. Znalazły się tam najsławniejsze amerykańskie i francuskie osobistości. Sprawdza, kto przysłał kwiaty. Weszła Michelle Morgan. Wita ją pocałunkiem. Tej nocy odniosła triumf. Słuchacze klaskali chyba z pół godziny. Coś niezwykłego. Nikt nie wychodził. Na widowni największe gwiazdy. Wszyscy stoją i nikt się nie rusza. Nic dziwnego, że była wykończona. Zabraliśmy ją za kulisy chyba po 30. podniesieniu kurtyny. Do garderoby przyszła cała procesja. Cóż za odwaga. Nie warto się o nic martwić. Wszystko przemija. Jeśli źle się dzieje, może być już tylko lepiej. Wówczas nie może być gorzej i wiadomo, że się polepszy. Dlatego zawsze pozostaje nadzieja. Kontrakt opiewał na 30 koncertów, ale po odniesionym sukcesie występy przedłużono o 2 miesiące. Piaf wystąpiła 100 razy, czasem śpiewała 2 razy dziennie. Olimpia znów pękała w szwach. Ludzie walczyli o jej płyty. Piaf, uszczęśliwiona powodzeniem, nie słuchała rad i była coraz bardziej zmęczona. Ostatnie tygodnie w Olimpii wiele ją kosztowały. Nie miała sił, żeby samodzielnie wejść na scenę. Pomagał mi Bruno Cocatrix. Obejmowaliśmy ją ramionami i wyprowadzaliśmy zza kulis. Po występie pot się z niej lał strumieniami. Źle się czuła. W samochodzie powtarzaliśmy: musisz przestać. Nie brała pod uwagę naszego zdania. W żaden sposób nie mogliśmy jej powstrzymać. Chciała śpiewać do samego końca. Co mi?